Cześć, dzień dobry. Tu Agnieszka. Obiecałam, że przygotuję dla Was film z praktycznymi wskazówkami o tym, jak przygotować prognozę pogody na potrzeby trzeciego etapu konkursu Jedna Planeta. Szczególnie podkreślam, że chodzi o prognozy na potrzeby konkursu, ponieważ tak naprawdę, żeby zostać synoptykiem i przygotowywać profesjonalne prognozy pogody, trzeba wielu, wielu lat pracy, nauki i dużego doświadczenia. Wy w ramach konkursu będziecie prognozować tak naprawdę tylko temperaturę oraz opad. Polecamy korzystać ze strony meteo.mgw.pl, gdyż przy prognozowaniu pogody, no wiadomo, będziecie się posługiwać głównie wynikami tak zwanych modeli numerycznych, czyli te wszystkie prognozy, które dostępne są w różnego rodzaju aplikacjach, w radiu, w telewizji, są jak najbardziej do wykorzystania. Korzystajcie z ulubionych swoich portali, z ulubionych serwisów. My polecamy stronę meteo.mgw.pl. I teraz tak, wchodzimy na tę stronę. Ponieważ ja nagrywam ten filmik na swoim smartfonie, dlatego ten wygląd troszeczkę różni się od wyglądu, jaki będziecie mieć na swoich laptopach lub też komputerach, ale te same okienka, te same funkcje są dostępne i w tej wersji naszego serwisu. Tak więc wchodzimy na stronę meteo.mgw.pl, szukamy takiego okienka, serwis map meteorologicznych, wchodzimy w to sobie i w tym momencie mamy już dostęp do wielu pól. Nas interesuje prognoza, na początek prognoza temperatury. Aplikacja, serwis automatycznie otwiera się na stronie z prognozą temperatury. Także to, co widzimy tutaj w tej chwili na ekranie, ja może ukryję o, na razie ten widok. To, co widzimy teraz na ekranie, to jest prognoza temperatury na poszczególne terminy. Na dole macie oś czasu. Bardzo proszę, można sobie przesuwać suwaczkiem i wybierać interesujący nas termin, a na górze wyświetla nam się pole temperatury, czyli prognozowana temperatura. Po najechaniu na miejsce, które nas interesuje, wyświetla się wartość temperatury w danym punkcie. Wy opracowujecie prognozę temperatury minimalnej na najbliższą noc oraz temperatury maksymalnej na najbliższy kolejny dzień. I co jest ważne, przygotowujecie tę prognozę dla wybranego tak naprawdę punktu. Wybraliście miejscowość, dla której robicie prognozy. Każda ta miejscowość ma przypisane dokładne współrzędne geograficzne, o tym jeszcze wspomnę. Także musicie na tej mapce kliknąć sobie to miejsce, dla którego chcecie przygotować prognozę pogody. Tak będzie najszybciej, słuchajcie. No załóżmy, że ja sobie gdzieś pojadę w okolice Żukowa. Co teraz się dzieje? Tutaj w lewym rogu widzieliście, kręciło się kółeczko przy polu meteogram. To jest najprostszy sposób, żeby sprawdzić prognozę na najbliższych kilkadziesiąt godzin. Klikamy w meteogram. O, i w tej chwili wyświetla się coś, co na pierwszy rzut oka wydaje nam się bardzo skomplikowane, ale zaraz Wam rozświetlę, o co chodzi. Ten pierwszy wykres u góry to jest przebieg temperatury powietrza, to jest ta gruba linia, oraz temperatury przy gruncie, ale tym się nie zajmujemy. Co jest najciekawsze, tutaj nie trzeba naprawdę wnikać w ten wykres i bardzo się w niego wczytywać. Wystarczy kliknąć, o, widzicie, co się zadziało, w dowolne miejsce na wykresie i przesuwać sobie teraz tutaj to pole. Co się dzieje? W okienku wyświetlają nam się różne elementy, prognostyczne oczywiście. Pozycja na samej górze mówi nam o tym, na jaki termin jest to prognoza. Czyli w tej chwili wyświetla nam się prognoza na godzinę 10, 11 maja w środę. Wartość przy pierwszym kółeczku to jest nic innego jak właśnie temperatura powietrza. No i co my chcemy zrobić? Chcemy sprawdzić, jaka będzie temperatura najniższa na najbliższą noc, tak? Bo prognozujemy temperaturę najbliższą noc. Więc szukamy sobie takiego miejsca, gdzie o, ten wykres schodzi najniżej. Teraz widzimy tutaj wartość 14 stopni i jest to prawdopodobnie najniższa temperatura. Tu sobie możemy pojechać jeszcze, ale niżej niż 14 na tę noc ten model nie przewiduje. Przypominam, że prognozujemy temperaturę zaokrągloną do pełnych stopni Celsjusza, więc możecie
No, strzelać w tę wartość. Ja celowo użyłam słowa strzelać, bo zaraz Wam pokażę, że to jest wynik tylko jednego z modeli, a tak naprawdę modele mogą troszeczkę te temperatury pokazywać inaczej. No i niestety to są tylko modele meteorologiczne. Synoptyk w swojej pracy posługuje się doświadczeniem, wyczuciem, znajomością terenu. Także tutaj model dał 14 stopni, co nie oznacza oczywiście, że tak na pewno będzie. W ramach konkursu za sprawdzoną prognozę temperatury będziemy uznawać taką temperaturę, która zaprognozowana przez Was, która będzie się różniła o plus minus pół stopnia od temperatury rzeczywiście zanotowanej na stacji. Czyli jeżeli wpiszecie w prognozie 14 stopni, a na stacji będzie 13,5, to taką temperaturę uznamy Wam za sprawdzoną. No dobrze, czyli sobie tu przejrzeliśmy temperaturkę, patrzymy, co tam mamy na dzień. Tutaj jest chyba najwyżej, nie? Taki najwyższy pik, około, nie mogę trafić, około 19 stopni. Tak, 19 stopni możemy przyjąć, że to jest temperatura najwyższa zaprognozowana na kolejny dzień, czyli na środę na godzinę 10. Trochę nietypowo, ale to dlatego, że tutaj jutro przewidujemy przejście frontu, za którym powietrze napłynie chłodniejsze powietrze i temperatura nam znacznie spadnie, to pięknie widać. Czyli o 10 mamy według tego modelu 19 stopni, a potem robi się tylko chłodniej. Ok. Więc temperaturkę mamy wyjaśnioną, jak czytać na meteogramie, a teraz zwróćcie uwagę, tutaj niżej, przy niebieskiej kropeczce, to jest druga pozycja od dołu, oj, uciekło mi, mamy taką informację jak opad za jedną godzinę. Czyli tutaj wyświetla nam się wartość opadu. Jeżeli pojawi nam się cokolwiek innego niż 0 mm, oznacza to, że na dany okres prognozowany jest opad. Na najniższym tutaj meteogramie te niebieskie słupki to jest właśnie nic innego jak prognoza opadu, więc właściwie już na pierwszy rzut oka widać, że tutaj to jest jeszcze środa, godzina 15, nawet jeszcze wcześniej model 13, jeszcze wcześniej model nam tutaj pokazuje możliwość wystąpienia opadu w deszczu. Czyli na noc, jak spojrzymy sobie na ten niższy meteogram, na noc model tutaj żadnego deszczu nie prognozuje, nie przewiduje, natomiast już w ciągu dnia może padać. Czyli mieliśmy temperaturę na noc około 14 stopni, bez opadów. Na dzień, z tego co pamiętam, miało być maksymalnie chyba 19, tak? I czy tam 8, 19 stopni, około 19. O godzinie 10 nie pada, ale widzimy na meteogramie, że tutaj w godzinach popołudniowych pojawiają się opady deszczu. No dobrze, to tyle widzimy na tym meteogramie. Tak jak powiedziałam, to jest tylko prognoza modelowa. Na stronie meteo.imgw.pl macie do wyboru kilka modeli numerycznych. Możecie wybierać spośród wielu modeli. Nasza strona automatycznie otwiera się na modelu Alaro, ale jeżeli chcecie sprawdzić, jak to widzą inne modele, no to możecie je sobie oczywiście tutaj wybrać. Model Alaro, tak z mojego doświadczenia wynika, że temperatura w tym modelu fajnie się sprawdza dla Polski południowej, czasami też dla Polski centralnej. Troszeczkę gorzej chyba wypada na północy. Natomiast dla Polski północnej, jeżeli chodzi o temperaturę, fajnie sprawdza się model Kosmo. No i teraz taki właśnie model sobie wybrałam. Na wszelki wypadek odświeżyłam stronę, bo tak jak powiedziałam, korzystam tutaj z aplikacji na smartfonie. No troszeczkę inaczej to działa, niż gdybyśmy posługiwali się w tej chwili laptopem czy też komputerem. No i zobaczymy. Ja uciekłam chyba z tego Żukowa, niestety. Nie. A dobra, nie, dalej jestem w tym samym punkcie. Zobaczymy, co tutaj model nam przewiduje. Widzimy, pojawiła się nazwa Kosmo 2.8. Te 2,8 mówi nam o rozdzielczości modeli, czyli model liczy prognozę tak co 2,8 km. Dosyć gęsto nam prognozuje na model Kosmo. No dobra, i teraz zobaczymy, co on tutaj nam pokaże, jeżeli chodzi o temperaturę minimalną. No widać, że tu jest chyba najchłodniej. O proszę, 15 stopni. Szukamy, czy gdzieś jest chłodniej. Według tego modelu temperatura, widzicie, ta pierwsza kropeczka minimalna będzie około godziny. No jeszcze poszukamy, około godziny 3 nad ranem, a to chyba chłodniej nie będzie, czyli według tego modelu temperatura minimalna na najbliższą noc to 15 stopni. Zobaczmy temperaturę maksymalną, tu gdzieś jest najwyżej. No to sobie zobaczymy. No proszę, a tutaj temperatura maksymalna, coś nam znika, 21, w tym okienku nam się wyświetla 21,7 stopnia, czyli prawie 22 stopnie Celsjusza, jeżeli chodzi o opady na środę. No to tutaj nic nie widać.
tutaj nic nie widać. Widzicie? I właśnie na tym polega cała trudność prognozowania. Synoptyk ma do wyboru skończoną, ale bardzo dużą liczbę modeli numerycznych. Bardzo często jest tak, że modele pokazują zupełnie różne warunki, zupełnie różną prognozę i zadaniem synoptyka jest wybrać taki model, albo właściwie taki wariant prognozy, który ma największe szanse na sprawdzenie się. I tutaj polegamy na naszym doświadczeniu, intuicji, oczywiście też wiedzy i znajomości fizyki atmosfery. Ok, no to chyba tutaj pokazałam Wam, jak sobie zaprognozować temperaturę i opad właśnie na podstawie strony meteo.imgw.pl, korzystając z serwisu map dynamicznych. Tutaj sobie jeszcze zaznaczyłam element, taki jak opady deszczu. Zobaczymy. Cały czas jestem w modelu COSMO i zobaczmy, co ten model nam tu daje. Jeżeli na tym modelu, o, tak jak widzicie, nad Bałtykiem pojawi się taka niebieska plama, no to to są miejsca, gdzie prognozowany jest opad w ciągu godziny i no i cóż my tu widzimy? No, że ten opad to tak idzie bardziej północną stroną tego obszaru. Tak, te wszystkie miejsca niebieskie to są te miejsca, gdzie model prognozuje opad. Jeżeli zmienimy sobie model, jeszcze raz wróćmy chociażby do naszego modelu ALARO. Gotowe. Na wszelki wypadek odświeżę, ale już zauważyliście, że tutaj schowam prognozę. Już zauważyliście zapewne, że tutaj, o, widzicie co się dzieje? To jest prognoza na środę, czyli na środę, jak dla mnie to na jutro, na godzinę 17. Według tego modelu pole opadu tak ma wyglądać. Jeżeli zmienimy model, jeszcze raz pokażę Wam tutaj, nie będzie to nasze COSMO 2.8. Gotowe, ta sama godzina, ten sam termin i pole opadów przesunięte zupełnie gdzie indziej. Także trzeba mieć naprawdę spore wyczucie, czasami też sporo szczęścia, żeby nam się te prognozy sprawdziły. Co możecie jeszcze zrobić, żeby było być może troszeczkę prościej? Możecie korzystać z prognozy, która znajduje się w aplikacji naszej mobilnej, tej, z której korzystacie przy wysyłaniu prognozy pogody. Ta aplikacja zawiera prognozę. Automatycznie ustawia nam się tutaj lokalizacja, jeżeli nie zmieniliście tego w ustawieniach, to prognoza jest pokazywana dla Warszawy. Ja sobie wybiorę coś na północy, ponieważ tam ma padać. Wybiorę Gdynię. Ok. I mamy prognozę dla Gdyni. Co teraz widzimy? Tu na samej górze widzimy prognozę z krokiem jednogodzinowym, tak? Czyli wartość temperatury oraz informacja o zachmurzeniu lub też opadach deszczu na każdą kolejną godzinę. To jest model, który został opracowany w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w roku 2021 i właśnie umieszczony m.in. w aplikacji mobilnej. Czyli co godzinkę mamy pokazane wartość temperatury oraz pogodę. I tu szybciutko możemy dla wybranej lokalizacji prześledzić, jak się będzie kształtowała pogoda, albo przynajmniej chociaż te elementy, które są nam potrzebne. No i widać, że temperatura tutaj najniższa na najbliższą noc według tego modelu dla Gdyni to jest 13 stopni. A zobaczymy teraz sobie, jak to wygląda w dzień. 18, 17, 18, wyżej już nie ma. Najwyższa temperatura na jutro, jaką widzi model, to 18 stopni. Natomiast no, model też widzi, że jest możliwe wystąpienie opadów od godziny 13 tutaj do 15. Może coś popadać. Czyli jakby wygląda nasza prognoza? Na noc wpisujemy 13 stopni temperatury minimalnej, bez opadów, natomiast w ciągu dnia widzimy, że może padać według tej aplikacji i temperatura maksymalna wyniesie około 18 stopni. Model hybrydowy sprawdza się najlepiej na pierwsze godziny. On jest aktualizowany bardzo często, bo właściwie co 15 minut, także na tych pierwszych kilka godzin model ma bardzo dużą sprawdzalność. Jeżeli chodzi o prognozę na noc, to myślę, że możecie próbować na nim polegać. Jeżeli chcemy przejrzeć sobie dokładnie, szczegółowo, jak się kształtują te nasze elementy tutaj, no to możemy wejść do tego podglądu, podgląd szczegółowy, prognoza szczegółowa. Tutaj też mamy co godzinę prognozę wybranych elementów. No i właściwie na jeden rzut oka wystarczy, żeby ocenić, jaka jest najniższa temperatura według modelu na noc przewidywana oraz najwyższa na kolejny dzień. Tutaj się dzieje ciekawa rzecz, ponieważ mamy najwyższą temperaturę jeszcze o godzinie 12, to jest 18 stopni. Tutaj widzicie, 18 stopni,
A potem szybciutko o godzinie 12 na 13 następuje spadek temperatury i temperatura szybko, gwałtownie spada aż o 5 stopni Celsjusza. Jeszcze tutaj kierunek wiatru, widać jak nam się zmienia. Tutaj mamy wiatr z południowego zachodu, tutaj już zaczyna wiać praktycznie ze wschodu. Świadczy to najprawdopodobniej, właściwie to na pewno, o przejściu frontu atmosferycznego, czyli gwałtowne ochłodzenie, skręt wiatru. No i pojawiają się opady. Tak, to jest taka ciekawostka, przy okazji nam się to udało ją zaobserwować przy okazji nagrywania tego filmu. Zwracajcie bardzo proszę uwagę przy prognozowaniu temperatury na wielkość zachmurzenia. Tak? Ta najbliższa noc tutaj na Pomorzu wydaje się, że będzie dosyć ciepła. To dlatego, że zobaczcie, ona będzie z dużym zachmurzeniem. Tutaj nie ma żadnych przerw w zachmurzeniu. Pogodne niebo w nocy powoduje, że powietrze bardzo szybciutko się wychładza. Ziemia oddaje ciepło, ono ucieka w atmosferę i te noce są na ogół zdecydowanie chłodniejsze niż noce pochmurne. Odwrotnie jest w dzień. Im więcej słońca, tym większe jest nagrzanie, tym więcej tych promieni dociera do powierzchni Ziemi i powietrze robi się cieplutkie. Także nie tylko temperaturę sobie oglądajcie, nie tylko same opady, patrzcie również na zachmurzenie. Co jest jeszcze ważnego? Widziałam, że niektóre szkoły wybrały sobie miejscowości nadmorskie. Tutaj chodzi głównie o Gdańsk. Bardzo ważne przy prognozowaniu temperatury dla Gdańska, bardzo ważna jest właśnie lokalizacja. Ta stacja leży nad samym morzem, nad samą Zatoką Gdańską. I w momencie, kiedy prognozowany jest wiatr wiejący od Zatoki, no to ta temperatura wody w zatoce ma duży wpływ na temperaturę powietrza na stacji lądowej. Tak, zatoka o tej porze roku ma około 10-12 stopni, jeżeli wieje od zatoki, no to na ogół jest tam chłodniej niż przewidują modele. Tak, temperatura powietrza może mieć temperaturę zbliżoną do temperatury wody przy takim wietrze wiejącym od strony zatoki. Tutaj nam chyba to akurat nie grozi. Włączyłam sobie animację wiatru, żeby zobaczyć, jakie są prognozowane kierunki. Ciekawie to wygląda. Ok. Także zwracajcie uwagę przy prognozowaniu temperatury przede wszystkim na zachmurzenie. W przypadku miejscowości nadmorskich na kierunek wiatru, bo jeżeli będzie wiało od morza, to ta temperatura będzie kształtowana w dużej mierze przez temperaturę wody w danym akwenie. Tak myślę, co Wam jeszcze powiedzieć. To chyba w bardzo dużym skrócie byłoby tyle, chociaż właściwie mogłabym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. O prognozie na najbliższą noc. Załóżmy, że nie jesteście do końca pewni, a pamiętajcie, że możecie swoją prognozę zaktualizować do godziny 18, nawet w ostatniej chwili. Nie jesteście na przykład pewni, czy przyjdą opady deszczu, czy nie przyjdą. Jeżeli chodzi o opady na noc, możecie sobie podejrzeć opady na naszej mapce prezentującej zobrazowanie radarów meteorologicznych. Także tutaj, bardzo proszę, obraz radarowy. Te niebieskie plamy, one przy bardzo intensywnych opadach robią się nawet czerwone, pomarańczowe, ale generalnie jak już pojawiają się takie duże, wyraźne plamy, to są miejsca, w których spodziewamy, w których występują opady deszczu. Tak? Także, no, chociaż nie wszystkie, bo cofnę się tutaj o troszeczkę. Niektóre takie niebieskie miejsca to są tak naprawdę fałszywe echa radarowe. Tutaj od Gdańska do wyspy Bornholm to jest fałszywe echo, ale jak już pojawiają się takie wyraźne plamki, tak jak tutaj mamy, to już nie ma najmniejszej wątpliwości, że to, co do nas się zbliża, to jest nic innego jak opad atmosferyczny. Także możecie jeszcze przed godziną 18 upewnić się, czy rzeczywiście te opady do Was idą prognozowane, albo inaczej, nie dawaliście żadnych opadów, sprawdźcie sobie jeszcze przed godziną 18, czy czasami gdzieś tam na horyzoncie jakiś opad się nie zbliża. Pamiętajcie, że do godziny 18 możecie sobie tą prognozę wiele razy, nieograniczoną liczbę razy aktualizować. Po godzinie 18 nie ma już możliwości zaktualizowania przygotowanej przez Was prognozy pogody. Cóż jeszcze, no na sam koniec, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, wątpliwości, to w pierwszej kolejności kierujcie się na stronę konkursu meteo.imgw.pl, zakładka Jedna Planeta. Tutaj znajdziecie odpowiedzi. Mam nadzieję, że na większość nurtujących Was pytań w zakładce dotyczącej właśnie pytań i odpowiedzi. Tutaj będą też filmiki instruktażowe. No i tutaj jest regulamin konkursu, w którym też jest kilka takich już praktycznych, formalnych wskazówek.
Pamiętajcie, że wyniki modeli numerycznych to tylko wyniki modeli. Wy możecie zaprognozować temperaturę zupełnie różną od tego, co zaobserwujecie na stronach internetowych, w portalach, w serwisach. To jest wasza prognoza. Z doświadczenia wiem, że o tej porze roku zwłaszcza modele dosyć słabo radzą sobie z temperaturą minimalną w nocy, zwłaszcza w pogodne noce. Te modele są dużo cieplejsze niż warunki rzeczywiste. Także polegajcie tutaj na swojej intuicji. Wcale nie musicie wpisywać jeden do jednego tego, co widzą wybrane przez was modele. Zawsze możecie podejrzeć prognozę przygotowaną przez synoptyka. Znajdziecie ją na stronie Meteo.mgw. Strona domyślnie otwiera się na prognozach numerycznych. My potrzebujemy prognozy synoptycznej, zatem wybieramy prognozę synoptyczną. Schodzimy na dół strony i w tych szarych okienkach mamy prognozę przygotowaną przez synoptyka. U góry prognozę dla całej Polski, a u dołu prognozy dla poszczególnych województw. Wybieramy województwo, które nas interesuje. Ja sobie wybiorę województwo pomorskie, rozwijam. I widzę, jaką prognozę przygotował na najbliższe dwie doby synoptyk. Synoptyk robi prognozę dla większego obszaru. Wy przygotowujecie prognozę praktycznie na punkt, ale zawsze możecie sprawdzić, co jest w prognozie synoptycznej, no i zobaczyć, czy wasze prognozy podążają w tym kierunku, czy może w troszeczkę innym. Jest to zawsze pewna forma podpowiedzi. Niżej na stronie znajdziecie również mapę z analizą synoptyczną. Widzimy na niej zaznaczone strefy frontów, to te niebieskie, czerwone oraz fioletowe linie. W strefach frontów na ogół występuje wzrost zachmurzenia, bardzo często również frontom towarzyszą opady. Także jest to podpowiedź, co tam się w atmosferze działo, to jest to, co było. Nie jest to prognoza, a analiza sytuacji, która już wystąpiła. Robimy tą analizę co 12 godzin. To jest sytuacja z wczoraj z godziny 12. 12 godzin później tak wyglądały fronty, widać, że przemieściły się na wschód. Zawsze jest to też kolejna podpowiedź, być może pomoże wam w zaprognozowaniu pogody na najbliższych kilkadziesiąt godzin. Nie jest łatwo, prognozowanie jest dużym wyzwaniem, ale daje dużo satysfakcji, zwłaszcza kiedy te prognozy nam się sprawdzają. Trzymam za was wszystkich bardzo, bardzo mocno kciuki, życzę powodzenia.